Dziś jest 2 stycznia 2020 roku. Pierwszy pracujący dzień nowego roku. Mieszkańców Kutna na ulicy Królewskiej zapytamy o postanowienia noworoczne. Czy je robią, czy pilnują, czy później się z nich rozliczają? Pytam o postanowienia noworoczne. Czy ma pan jakieś na 2020 rok? Tak. No proszę pani, każdy coś postanawia chyba. Przede wszystkim dbanie o zdrowie, proszę pani, o pogodę idealną, no i napływ gotówki. Zero. Ale to jest z obawy, czy że się nie spełni? Bo się nie sprawdza. Nie mam żadnych postanowień. Żyję dzisiejszym dniem i jestem z tego zadowolona. Mogę robić co chcę, pospacerować sobie. Jest dobrze, okej. Okay. Pierwsze co podstawowe, to chciałbym rzucić palenie. No i tak mało palisz. No mało, ale po prostu chciałbym rzucić. No po prostu zdrowszy styl życia. No i to wszystko. To samo co w tamtym roku, żeby było, żeby nie było gorzej. A jak pan to realizuje? Normalnie, tak jak każdy w życiu. Ja sobie z dnia na dzień robię postanowienia. Żeby było wszystko dobrze, żeby nic się złego nie wydarzyło. Ale masz jakieś marzenia na przykład? Co się stanie, to będzie. Żadnych nie mamy. Dlaczego? No nie wiem. No żyjemy chyba dniem dzisiejszym trochę też, ale ja wiem. Nie mamy jakichś postanowień. Gdzieś nie są. Mam, nie. A dlaczego pani nie robi? A no bo tak jakoś. A czy postanowień? Tak. Postanowienia noworoczne. Nowy od razu powiedz, że fajki rzucisz, bo ja rzuciłem, nie palę. I trzeba kontynuować no, 2020. Oczywiście. A jakieś nowe postanowienia? Nie, no takich konkretnych to nie mam. A mam. Upolować sobie faceta z samochodem, bogatego i 10 lat młodszego. Dziękuję. To się nie myślałam na ten tak bardzo. A robi w ogóle pani postanowienia? Robię. Jeszcze nie wiem, jakie będą, ale na pewno jakieś będą. Nie myślałam, powiem szczerze. Ale w ogóle robi pani postanowienia noworoczne? Nie, raczej nie. Dlaczego? Z obawy? No nie myślę tak, ja wiem. Tak, co przyniesie los, to jest. Postanowienia? No trudno o takie postanowienia, ponieważ jestem tak uporządkowaną osobą, że bardzo bym chciała tylko nie stracić pamięci, co mam zrobić jeszcze. Na 2020 to przez okres grudnia przybyło kilogramów, więc pierwsze postanowienie noworoczne, dieta, cud. Nie mam żadnych. Ale nigdy pan nie robi, czy tylko w tym roku? Nie, nigdy nie robię. Dlaczego? No nie mam takiej potrzeby. Czy to jest obawy, że się nie sprawdzają? Nie, po prostu nie mam takiej potrzeby, żeby robić żadne plany. Nie, raczej ja nie. Ja też nie, ja się w takie rzeczy nie bawię. A dlaczego? No po co to? Ktoś coś powie, obieca i tak tego nie dotrzyma. Postanowienia noworoczne. Moim zdaniem postanowienia noworoczne nie mają sensu. Dlaczego? No bo to nic nie zmieni w życiu. Uważam, że takie postanowienie można robić w każdym dniu całego roku. Znaczy, no postanowienia na początku roku nie mają sensu, bo takie postanowienie można na przykład zrobić też w wakacje. Okej, a ty masz jakieś na 2020? Nie mam.